Zanim przyjechałam tutaj do Krakowa, ponieważ nie jestem stąd, znałam tylko Patrycję i Paulinę, dwie osoby głuche. Wiedziałam, że na pewno będzie towarzyszyła temu fajna, rodzinna i przyjazna atmosfera. I również nie pomyliłam się tym razem. Udało nam się pod przewodnictwem Patrycji zbudować bardzo ważny fundament, jakim było wzajemne zaufanie. I ono doprowadziło nas przez bardzo ciężkie, intensywne warsztaty do efektu finalnego, który jest spektaklem, wydaje mi się, że bardzo dobrym, z dużą ilością przekazu tanecznego, ruchowego, językowego. Mi się pracowało zarówno z Patrycją, jak i ze wszystkimi dziewczynami oraz innymi osobami zaangażowanymi w projekt bardzo dobrze i życzyłabym sobie oraz innym, żeby również mieli możliwość doświadczenia takiej pracy. Są bardzo fajni ludzie. Patrycja, Kuba, w ogóle mega fajnie się z nimi współpracuje. To było moje pierwsze doświadczenie współpracy z głuchymi osobami i w ogóle tego nie czuć jakby podczas pracy. Tak dobrze jest ułożona komunikacja, że Patrycja coś mówi, Kuba tłumaczy jakby na głos i nie wiem, jest po prostu mega, mega fajna energia w tym wszystkim. Bardzo mi się to podobało. No i te znaki, one tak podkreślają to, co osoba chce powiedzieć i dlatego twoja uwaga jest bardziej tak przypięta do tej osoby, która mówi. Jest super. Do projektu zaprosiła mnie Patrycja Jarosińska. Znałyśmy się już wcześniej ze współpracy przy Wojnie w niebie. To był taki projekt, który polegał na pracy ruchowej głównie z osobami niesłyszącymi, a tutaj ten warsztat właściwie to było spotkanie osób słyszących i niesłyszących. Patrycja postawiła sobie za cel ruch, jakby pracę nad ruchem, gdzie punktem wyjścia jest język migowy. I myślę, że wspaniale jej się to udało połączyć, gdzie właśnie język migowy jest pretekstem do tego, jak opowiadać o sobie, jak się próbować skomunikować z widzem. Poprosiła mnie o jakąś opiekę artystyczną, no i to była przyjemność, więc na ten moment po prostu mogę powiedzieć, że życzę im